Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Jeden z boków trójkąta prostokątnego ma długość 6 cm, a inny 8 cm. Uzasadnij, że obwód trójkąta jest większy niż 19 cm. Więc mamy trójkąt prostokątny, są podane dwa boki. Przyjmijmy, że 6 i 8 to są przyprostokątne, tak? Czyli pierwszy przypadek rozpatruję. Teraz policzę przeciwprostokątną, czyli C. Skorzystam z twierdzenia Pitagorasa, czyli przyprostokątna do kwadratu dodać przyprostokątna do kwadratu równa się przeciwprostokątna do kwadratu. 6 razy 6 to jest 36, dodać 8 razy 8, 64, równa się C kwadrat. 36 plus 64 to jest 100, równa się C kwadrat. Obie strony dam pod pierwiastek, tak, nakładam pierwiastek. Na lewą i prawą stronę pierwiastek ze 100 to jest 10, pierwiastek z C kwadrat to jest C. Więc długość przeciwprostokątnej wynosi 10 cm. W takim razie obwód tej figury ile wyniesie? 6 plus 8 plus 10. Ale to zaraz wyliczę. Teraz przejdę do drugiego trójkąta, drugiego przypadku, gdy jedna z przyprostokątnych będzie miała długość nieznaną, a druga przyprostokątna to będzie 6, czyli tutaj będzie 8, tak, centymetrów. I teraz ponownie korzystam z twierdzenia Pitagorasa. Więc pierwsza przyprostokątna do kwadratu dodać druga przyprostokątna do kwadratu równa się przeciwprostokątna do kwadratu. A kwadrat plus 6 razy 6, 36 równa się 64. Od obu stron odejmuję 36, a kwadrat to się równa 64 odjąć 36, a kwadrat to jest 28. Na obie strony nakładam pierwiastek, więc pierwiastek z a kwadrat to będzie a. Pierwiastek z 28 zostaje jako pierwiastek z 28, tak? No i teraz policzę obwody tych figur. Pierwsza figura, pierwszy trójkąt. 6 cm dodać 8 cm dodać 10 to jest 24, czyli to jest większe niż 19. A w tym drugim przypadku 6 cm dodać 8 cm dodać pierwiastek z 28. Ile to nam wyjdzie? 6 plus 8 to jest 14 plus pierwiastek z 28. Co to będzie? Co tutaj chciałabym pokazać? Że pierwiastek z 28 to jest liczba większa niż pierwiastek z 25. Pierwiastek z 25 to jest 5. Więc gdybym miała tutaj pierwiastek z 25, to byłoby 14 plus 5. To wychodzi dokładnie 19, ale ja mam tu więcej niż pierwiastek z 25. Dlatego ten obwód jest na pewno większy od 19. No i teraz mogę zapisać, trzeci bok ma długość 10 lub pierwiastek z 28, więc obwód jest większy niż 6 plus 8 plus 28, jest to większe niż właśnie 19. Tak? I to jest uzasadnienie do tego zadania po rozpatrzeniu dwóch przypadków. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.